Witam Was serdecznie na naszym kolejnym wywiadzie. Ja się nazywam Agnieszka Makara-Czerwonka. Naszym dzisiejszym gościem będzie Karolina Mierzejewska. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak budować szczęśliwy związek. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Powiedz na samym początku, może z jakimi problemami najczęściej mierzą się osoby w związku, z czym do Ciebie przychodzą? Najczęściej chodzi o to, że po prostu oni sami nie wiedzą tak naprawdę, czego oczekują od związku. I to jest podstawa podstaw problemów w relacjach romantycznych, że tak naprawdę zaczyna się w nas problem, czyli w naszej nieświadomości, w tym, że po prostu nie wiemy, gdzie ten problem leży. Bo często jest tak, że przychodzi do mnie taka osoba, kobieta czy mężczyzna, i tak naprawdę no, coś się dzieje, coś nie gra, coś nie w porządku jest, ale nie wiadomo, gdzie to jest zlokalizowane. I dopiero w momencie, kiedy zaczynam zadawać pytania, aha, to jest tutaj, a to jest tutaj. I kolejnym ważnym elementem jest to, że oni tak naprawdę nigdy ze sobą nie budowali tak na szczerze relacji. Czyli ani nie ma tej świadomości, czego potrzebuje w relacji, o co chodzi, tak? Czyli gdzie jest ten problem? I kolejna kwestia, oni nie żyli nigdy ze sobą i nagle jest jakiś problem i trzeba się pochylić nad tym. A budowanie relacji to jest przede wszystkim znanie siebie, znanie tego, czego potrzebujemy w relacji, samopoznanie i budowanie tak naprawdę wspólnego tego życia. A często jesteśmy obok siebie. Żyjemy obok siebie. Nie ma czegoś takiego, że mamy wspólne zainteresowania, rozmawiamy o przyszłości, rozmawiamy o tym, co jest dla nas istotne. Nie ma czegoś takiego. Po prostu jesteśmy, było fajnie, motylki w brzuchu, jakieś tam zbliżenie, jest okej, okay, idziemy w tą relację, bo spoko się czuję, a później przychodzą te problemy, bo nie było rozmowy, bo nie było tak naprawdę zrozumienia, jakie mam potrzeby, jakie mój partner ma potrzeby, bo to też jest ważne, żebyśmy spojrzeli na tego partnera, partnerkę, czego tak naprawdę on potrzebuje w takiej relacji romantycznej, tak? Także myślę, że to są takie, chyba trzy punkty wymieniłam, rozmowa, samoświadomość i takie budowanie, rozmawianie, o czym mówiłam trzecim? Świadomość, rozmowa i coś jeszcze? Jeszcze trzecie kwestię wspomniałam. Pamiętasz? Poczekaj, poznanie siebie, tak? Tak, tak, tak. Samoświadomość, rozmowa, no i takie świadomość tego, że mamy jakieś potrzeby, że do czegoś dążymy, że mamy jakieś cele związane czy z relacją romantyczną, czy po prostu w życiu, tak, biznesowo na przykład, czy z jakiegoś innego obszaru życia. Rozumiem. To w takim bądź razie troszkę odpowiedziałaś już na kolejne pytanie, jakie miałam w zanadrzu, czyli jakie są właśnie najważniejsze te elementy budowania szczęśliwego związku? Właśnie może jakbyś to rozwinęła też bardziej. Oczywiście. To tak jak wspomniałam wcześniej, rozmowa. Rozmowa jest podstawą i poznanie siebie wzajemnie, bo często żyjemy z takim wyobrażeniem naszego partnera i to jest problem bardzo duży, ponieważ aha, on jest taki i taki i to wszystko jest dlatego i to jest takie domysły. To są takie domysły, a nie faktycznie życie z partnerem, który jest obok nas. Czyli nie ma tego poznania siebie wzajemnie. Nie ma rozmowy, nie ma mało tego. I kolejny raz kłania się nam samoświadomość. My sami siebie nie znamy. My sami nie wiemy, kim jesteśmy i jak mamy przedstawić siebie drugiej osobie. Kolejna kwestia. Często jesteśmy zabiegani i nie mamy czasu na to poznanie. I tutaj jest praca, tutaj jest jakieś inne obowiązki i przy okazji jest jakiś tam związek i nie mamy czasu się poznać. Później przychodzą lata, aha, mam 25 lat, zbliża się zaraz 30, to ja może pomyślałabym o rodzinie. I ten pierwszy, który się trafi, dobra, bierzemy i idziemy na całość, nie? I często to jest błąd, bo nie wiemy nawet tak naprawdę, czego potrzebujemy, tylko idziemy, a bo społeczeństwo patrzy, bo są skierowane oczy w moim kierunku i ja powinnam coś zrobić, tak? Często jest coś takiego, że błądzimy w tym, po prostu błądzimy, bo takie są wymogi, że w wieku 25-30 lat to już trzeba coś założyć rodzinę i
tak na siłę czasami to robimy, że trzeba, a to czasami jest nieodpowiednia osoba dla nas, tak? I wchodzimy w tą relację, nie poznając nawet jej. A powiedz mi, no bo tak właśnie nawiązałaś do tej rozmowy. Wiadomo, że jak jest związek przeważnie nowy, to no para musi się dotrzeć, prawda? Więc nie zawsze jest mimo wszystko tak kolorowo, zdarzają się też kłótnie. Więc powiedzmy wtedy, jak sobie w takiej sytuacji radzić z konfliktami? Konflikty zaczynają się tak naprawdę w nas, bo jesteśmy na coś źli, jesteśmy na coś wkurzeni i automatycznie przerzucamy to na drugiego człowieka. Tutaj w tym przypadku naszą osobą, z którą żyjemy, tak? I zostajemy w tak zwanej pozycji ofiary, zamiast skupić się, okej. Okay, gdzie jest ten problem? Na co ja jestem zła, na co ja jestem zły? A w momencie, kiedy zaczynamy wprowadzać na przykład takie pytania programujące, o co chodzi? Dlaczego jestem zły? Dlaczego jestem zła? Gdzie jest ten problem? To przestajemy przerzucać winę na drugą osobę, tylko wychodzimy z taką inicjatywą, że okej, okay, co ja mogę tutaj teraz zrobić z tym? Dlaczego jestem zdenerwowany, dlaczego jestem zdenerwowana, i wtedy do tych konfliktów nawet nie dochodzi. A jeśli już dochodzi, to zastanówcie się w momencie, kiedy już ten konflikt jest, dokąd zmierzacie, jaki macie cel tego konfliktu, dokąd chcecie iść. No bo jeśli chcecie być wsparciem dla siebie, jeśli chcecie, żeby ta relacja była trwała i że po prostu dążycie do wspólnych celów, no to na pewno nie chcecie się ciągle kłócić i chcecie się wzajemnie wspierać. Jeśli chcecie się wzajemnie wspierać, macie podobne wartości, no to trzeba znaleźć rozwiązanie, dokąd zmierzacie i jak to można rozwiązać. Jeśli są takie problemy, że nie jesteście w stanie rozwiązać sami, bo nie widzicie, gdzie jest ten problem, to z pomocą przychodzi taka Karolina i zapraszam Was na sesję taką indywidualną czy w parach. I wtedy wspólnie znajdujemy, gdzie jest ten problem i jak rozwiązać taki konflikt. A powiedz mi jeszcze właśnie, jak sobie radzi właśnie w konflikcie, jeżeli jedna ze stron chce rozmawiać, a druga nie? Bo wydaje mi się, że przynajmniej często chyba mężczyźni mają tak zwane to swoje ego. I wydaje mi się, że znaczy. Oczywiście nie wrzucam wszystkich do jednego worka, ale tak nawet właśnie ze środowiska widzę, że kobiety właśnie bardziej chętnie rozmawiają, a mężczyźni to tak przeważnie nie mają sobie nic do zarzucenia, albo często też się słyszy, że a co ty w ogóle opowiadasz, wymyślasz, więc powiedz mi, jak właśnie w takiej sytuacji sobie radzić, jeżeli no, jedna strona chce rozmawiać, a druga nie chce. Myślę, że warto sobie przewartościować i swoje życie, i swój związek, bo jeśli naprawdę jesteśmy z bardzo upartą osobą, która w ogóle nie chce rozwiązań, żeby było między nami lepiej, żeby nam się dobrze żyło, no to warto pomyśleć o rozstaniu, jeśli faktycznie jest bardzo źle. A jeśli jest jeszcze opcja do przepracowania tych wszystkich rzeczy, no to ja rekomenduję coś takiego, żeby robić dla swojego mężczyzny, bo tutaj większość mężczyzn jest zamknięta na głębsze rozmowy, na emocje. Po prostu dać mu taką przestrzeń, że on się czuje bezpiecznie. Zadać mu kilka pytań, też pogłębiających. W ogóle metoda pytań pogłębiających jest fantastyczna. Dlaczego tak myślisz? Czemu się zamykasz? Ja tutaj jestem po to, żeby ciebie wspierać, żeby ciebie zrozumieć i zadawać mu takie pytania, które pomogą mu się otworzyć przed nami. Bo mężczyzna, nawet najbardziej zamknięty, w momencie, kiedy zobaczy, że ta jego kobieta go akceptuje, takiego, jaki jest, to on się w końcu otworzy. Prędzej czy później on się otworzy, jeśli faktycznie zależy mu na tej partnerce. Bo jeśli robi wszystko, żeby się rozstać, no to w końcu dostanie to, czego chce, prawda? Jeśli mamy tutaj do czynienia z kobietą, która szanuje swoje siebie, szanuje swoje wartości, szanuje swoje życie, to prędzej czy później powie: okej, okay, to ja w tym momencie wychodzę z tego wszystkiego, tak? Ale w momencie, kiedy faktycznie partner jest gotowy na zmianę, tylko po prostu gdzieś ma tą blokadę,
to stwórzmy mu, my, kobiety, bo my jesteśmy właśnie te bardziej emocjonalne, bardziej rozumiemy siebie i w ogóle jesteśmy bliżej tego wszystkiego. Pokażmy mu, że on też może. Bo oni też mają mnóstwo w sobie i emocji, i takiej czułości, tylko po prostu przez społeczeństwo jest to tak ściągane bardzo w dół, że to jest nieodpowiednie i że tak nie powinno być. Ale spotykam się z wieloma mężczyznami, którzy naprawdę bardzo dużo czują i mówią o tym, tylko że po prostu z odpowiednimi kobietami muszą się otworzyć, tak? Przy odpowiedniej kobiecie się otworzą. I takie właśnie nasze takie empatyczne podejście do partnera pomoże właśnie w tym, że on się przełamie i że będzie z nami rozmawiał. A powiedz mi jeszcze, czy masz jeszcze jakieś inne techniki, które właśnie możesz polecić, aby utrzymać taki pozytywny dialog w związku? Czy mam? Bo tutaj jedną już przedstawiłaś tak naprawdę we wcześniejszym pytaniu, ale czy są jeszcze jakieś takie inne techniki, które na co dzień my kobiety, chociaż no nie tylko tak naprawdę kobiety, bo mężczyźni też, prawda, mogą stosować, ale czy właśnie, czy coś jeszcze jest, czy są jakieś takie techniki, które no możemy wykorzystać? Może tutaj mam jedną taką, która w ogóle nie jest aż tak bardzo związana z tym, żeby był ten dialog między partnerami, ale na pewno zwiększy samoświadomość partnerów i wzajemnie, i samych w sobie. Jest to wyznaczenie wartości. I takie ćwiczenie ja robiłam u siebie na grupie dla kobiet o związkach, na grupie na Facebooku. I przeprowadzałam przez cały etap, to nie jak wyznaczyć te wartości życiowe, i dzięki temu my mamy świadomość tego, kim my jesteśmy i co jest dla nas ważne. I w momencie, kiedy tam jest na trzy pierwsze pozycje, na przykład miłość, rodzina, związek, to my później, okej, w inny sposób patrzymy na to nasze życie. Dobra, przecież to jest dla nas najważniejsze. Dlaczego my tutaj mamy tak funkcjonować i się tutaj gryźć ciągle i ma być między nami źle, jeśli faktycznie to jest nasza podstawa, to jest dla nas najważniejsze, tak? Często mamy zdrowie w najwyższej półce, tutaj na samej górze zdrowie, a zdrowie to jest również zdrowie psychiczne. Tak. I w momencie, kiedy tutaj w relacji romantycznej jest dobrze, to my się czujemy dobrze. Także tutaj się wszystko łączy w całość i myślę, że takie wyznaczenie wartości bardzo dużo nam pomoże. Kolejna kwestia, takie koło życia. Myślę, że słyszałaś o czymś takim. Wtedy się po prostu patrzy na nasze życie z lotu ptaka i dzięki temu możemy sobie pozadawać fajne pytania, co ja mogę zmienić, żeby było fajniej, bo jeśli będzie we mnie fajnie, jeśli we mnie będzie wszystko grało, to również będzie grało fajnie w związku. I to się przekłada. Także myślę, że podstawą podstaw, żeby była fajna relacja, to przede wszystkim my musimy sami ze sobą fajnie się czuć i dbać o siebie, o swoje wewnętrzne dziecko również, czyli to, co było kiedyś. I nasze marzenia, pragnienia, nasz dialog wewnętrzny, tak? Medytacja, bo to też jest piękna sprawa, dbanie ogólnie o całokształt nas jako istoty ludzkie. Także. Myślę tak naprawdę, że właśnie podstawą wejścia w jakiekolwiek relacje takie bliższe, to jest przede wszystkim akceptowanie samego siebie, bo jak my siebie same nie akceptujemy, sami siebie nie akceptujemy, to no inni też nie będą nas akceptować, więc właśnie myślę, że to jest taka właśnie podstawa, żeby móc budować coś dalej. Przede wszystkim najpierw porozmawiać, że tak powiem, ze sobą, wyjaśnić sobie coś ze sobą, Dokładnie. przepracować to, a później budować coś bardziej trwałego z kimś innym. Dokładnie. A powiedz mi, czy na przykład taka indywidualna przestrzeń w związku też jest ważna? Tak, bardzo ważna. Myślę, że bardzo ważna. A w momencie, kiedy jesteśmy świadomi siebie, to my się czujemy dobrze ze sobą, bo często spotykam się z czymś takim na sesjach indywidualnych, czy to z mężczyznami, czy z kobietami, że oni po prostu boją się być sami, że przytłaczają ich same
ich myśli, to co w nich jest, co jest w nich nieprzepracowane i po prostu boją się samotności. A to jest najgorsze, bo w momencie, kiedy ty sam ze sobą boisz się być, to w relacji też nie będzie fajnie. I to nie jest tak, że tutaj wszystko się ułoży w momencie, kiedy wejdę w związek i będzie kolorowo i cudownie. Będzie pierwsze miesiące, a później to do nas wróci i to czasami z podwojoną siłą. Tak, a powiedz mi jeszcze, jak sobie radzić w takich sytuacjach stresowych i wpływem właśnie takich sytuacji na nasz związek? Myślę, żeby rozmawiać przede wszystkim z partnerem, nie że obrzucać winą albo cokolwiek, tylko że w momencie, kiedy przychodzę zestresowany, zestresowana z pracy, coś się wydarzyło, na co nie miałam na przykład wpływu i nie mogłam nic z tym zrobić, to nie rzucam jakimiś słówkami czy jakoś agresywnie podchodzę do swojej partnerki, partnera, tylko faktycznie, czasami jest ciężko, mówię, co się wydarzyło. A jeśli jest to ciężkie do przejścia, to po prostu daj mi chwilę, ja potrzebuję tutaj ochłonąć to, co się wydarzyło, nie było łatwe dla mnie. Ja przyjdę do ciebie w momencie, kiedy już opanuję to wszystko, a usiąść sam ze sobą, sama ze sobą i spisać to, co się wydarzyło. Pisanie odręcznie, czegokolwiek, co nam po prostu leży w głowie, jest bardzo uwalniające. Bo dzięki temu myśl, która jest w naszej głowie, jest przelana na papier, dostała impuls, że jest istotna, jest ważna i automatycznie od nas odchodzi. Jest piękne. Kolejna kwestia fajna jest medytacja z dyktafonem. Po prostu telefon kładziesz na poduszce, włączasz dyktafon i w momencie, kiedy medytujesz i przychodzi mnóstwo myśli, jakich nie możesz ich opanować, mówisz to na głos. I idziesz do następnej. I to jest przepiękne w tej metodzie, bo po prostu te myśli przychodzą i odchodzą, przychodzą i odchodzą. Po prostu nie ma. Po prostu one znikają i jak już dostały impuls, że są istotne, że są wysłuchane, to one już zapominają, że mają być przychodzić do naszej głowy. A jakbyś jeszcze tak powiedziała, dla takich związków długich stażem, no bo tak jak mówiłyśmy na początku, jest zawsze pięknie, kolorowo, motyle w brzuchu, potem przychodzi życie, prawda, i to mimo wszystko już ten związek wygląda no całkiem inaczej, więc powiedz, w jaki sposób właśnie utrzymać stałe właśnie takie zaangażowanie w związku. Myślę, że ustawienie sobie priorytetów w życiu, czyli co jest dla mnie istotne, od wartości zacząć, czyli wyznaczyć sobie wartości życiowe, spojrzeć na swoje koło życia. Kolejnym etapem jest ustalenie priorytetów. Dobra, co jest dla mnie ważne? Jeśli jest dla mnie ważna relacja romantyczna, poświęcam jej w tygodniu tyle i tyle czasu. Jeśli jest dla mnie biznes ważny, poświęcam tyle. Jeśli jeszcze na przykład spędzanie z kimś z zewnątrz, z jakimiś znajomymi czasu, też. I wszystko zrobić w ten sposób, żeby mieć taki balans. Żeby mieć też czas dla siebie, na różne przemyślenia, na medytację, na aktywność fizyczną, żeby to była wszystko taka równowaga w naszym życiu. Bo jeśli nie ma tej równowagi i zapominamy o którejś z sfer naszego życia, to później właśnie przychodzi coś takiego, że no, związek nie idzie, albo finanse nie idą, albo no, dzieci nam się rozjeżdżają i mają takie chimery, że nie wiadomo o co chodzi. Dlatego w momencie, kiedy mamy balans w tym wszystkim, możemy też dzięki temu złapać się z naszym partnerem, no bo ustaliliśmy ten priorytet, że on jest dla nas ważny i możemy z nim porozmawiać. No i myślę, że rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać i mówić o wszystkim, dosłownie o wszystkim, co tam w naszej głowie siedzi, o czym byśmy nie pomyśleli, to po prostu dzielić się z partnerem, bo to właśnie tworzy bliskość i mieć taką też swoją prywatną przestrzeń, bo w końcu przychodzą dzieci i ciągle coś się dzieje w naszym życiu, albo zatrudnić nianię na cały wieczór, albo do dziadków, dzieciaczki i mieć tą przestrzeń tylko dla siebie na randkę raz w miesiącu, jak ktoś może nawet częściej i po prostu pamiętać. Często pary, które do mnie przychodzą i wspominam im, pytam ich, kiedy byli ostatnio na randce, ale jak to na randce?
No po prostu wzięliście, ubraliście się pięknie, ubraliście i poszliście na wspaniałą kolację i mieliście wieczór dla siebie. No nigdy. No to fajnie, no to praca domowa do zrobienia, w ten weekend idziecie na randkę. No i nagle co się dzieje? No super, po prostu relacja nagle się uzdrawia, to wszystko pięknie płynie, no bo dali w końcu sobie przestrzeń dla siebie. Także mieć przestrzeń dla siebie, rozmawiać, ustalić priorytety i lecieć przez życie. A jakbyś jeszcze tak powiedziała na sam koniec dla naszych obserwujących, jak wygląda taka sesja dla par? Czy jakieś testy są robione? Czy to jest rozmowa od razu? Czy jakieś ankiety i później na podstawie tych pytań są przeprowadzane rozmowy? Jak taka sesja wygląda? I czy to się może skończyć na jednej? Czy przeważnie to jest kilka sesji? Najczęściej rekomenduję sesję zapoznawczą. Ona jest w niższej cenie i wtedy możemy sobie swobodnie porozmawiać przez 1,5 godziny i dzięki temu ja widzę, co się dzieje w tej relacji. Ja widzę, gdzie jest problem. Pod sam koniec takiego spotkania mówię, gdzie jest problem, gdzie zauważam, że powinniśmy zwrócić uwagę. Często jest tak, że przychodzi do mnie para, ale później spotykamy się jeszcze raz jako para, w pakiecie już, i później mówię: słuchajcie, teraz musimy się spotkać indywidualnie. Z każdym z Was będę oddzielnie pracować i zobaczymy, jak to pójdzie. Mniej więcej za 5-6 spotkań spotkamy się wspólnie i zobaczymy, na czym stoimy. No i wtedy ta praca faktycznie idzie. Jestem tego zdania, tak jak na samym początku powiedziałam, że praca zaczyna się w nas. Jako para oczywiście uwielbiam pracować w parach, ale często w momencie, kiedy przychodzimy z jakimś problemem, mamy blokadę przed partnerem i nie mówimy szczerze pewnych rzeczy. Takie rzeczy w momencie, kiedy zaczynam pracować z nimi indywidualnie, wychodzą, że naprawdę jestem w szoku. I to jest najlepsze, praca indywidualna, i wtedy możemy iść w takim rytmie naturalnym do danego osobnika. Tak. A nie, że tutaj nam rozmawiamy, on się wtrąca, ona się wtrąca i to wszystko tak nie płynie wtedy w taki naturalny sposób, tylko są jakieś wyrzucane sytuacje, które się zdarzyły w ostatnim tygodniu na przykład. No i taka sesja pierwsza jest w niższej cenie, później rekomenduję albo pakiet 10 spotkań, albo pakiet 4 spotkań, w zależności ile jest tam do przepracowania. Zazwyczaj pierwszy pakiet jest to 4, bo wtedy zobaczymy, wtedy widzimy, w którym kierunku to idzie, czy faktycznie trzeba więcej popracować nad pewnymi rzeczami. Nowe rzeczy wychodzą i wtedy wiemy, w którym kierunku mamy iść. Testów nie robię, ankiet nie robię. Później są w międzyczasie ćwiczenia. Ja oczywiście pracuję też na zadaniach między spotkaniami i mam też kontakt z moimi podopiecznymi między spotkaniami. To nie jest tak, że tylko sesja, koniec, kropka i już nie ma. Do widzenia. Nie, cały czas jesteśmy w procesie. Ja rozmawiam z tymi moimi podopiecznymi, nagrywam głosówki, czy też wiadomości sobie piszemy i po prostu wiem, w jakim etapie są, gdzie tutaj trzeba zwrócić uwagę, bo też jeśli oni dzielą się ze mną swoimi przemyśleniami, na przykład po spotkaniu, po sesji, to dzięki temu ja lepiej ich poznaję i wiem, gdzie leży ten problem. Zawsze to jest dla mnie nawet pomocne. W momencie, kiedy ja z nimi luźno rozmawiam, gdzieś tam już po spotkaniu, to oni o jeszcze bardziej się otwierają i jeszcze piękniej to wszystko płynie. Super. Ja Ci w takim bądź razie bardzo dziękuję za wywiad. To, o czym rozmawiałyśmy, czyli jak budować szczęśliwy związek, to też przede wszystkim przekłada się na biznes, no bo to, co mamy w życiu prywatnym, też przekłada się na nasze życie zawodowe. Więc myślę, że nasi słuchacze wyciągną na pewno dużo z tego wywiadu. A oczywiście drodzy obserwatorzy, gdybyście mieli jakieś właśnie pytania odnośnie wywiadów, to zachęcam Was serdecznie do komentowania. Będziemy odpowiadać. Także ja Ci bardzo dziękuję. Oczywiście. Ja Tobie też bardzo dziękuję. Cudownego dnia. Dziękuję bardzo. Cześć. Hej.